Oscylator zbudowany według pomocy kolegi tutaj. Okazało się, że dwie rzeczy, że tranzystor, radio jest z tyłu mój transceiver ustawiony na częstotliwość 3,5 mega. Jak palcem ruszyna się częstotliwość zmienia i się wstrajam, odstrajam. Tranzystor po pierwsze miał z drugiej strony bramkę, czego się nie spodziewałem, bo okazało się, bo to był naprawdę błąd kreślarski w karcie danych. Pokazywany, że bramka jest tam, gdzie jest, mamy ten metalowy, ten złocony, to jakby wypustek tutaj. Okazało się, że bramka jest z drugiej strony. Po prostu na odwrót tranzystor miałem podłączony, teraz zamieniłem. Schemat jak na obrazku załączony, tylko tą diodę wywaliłem, jak na razie bez diody działa. To jest chyba do stabilizacji napięcia, ale w samym zakresie tutaj pokażę nawet. To jest miernik częstotliwości, teraz jesteśmy na 2,2 mega. Jak na kolbica, to w takim prawie zakresie to zakres 2 do 1 z stratą mniejszą niż 3 dB, nie? Tutaj dzielnik pojemnościowy 220 pico, rezystor, dren, źródło, masa 1 kg. Tutaj jest przy drenie do zasilania jest 12 ohms, 4,7 nanofaradów do masy, żeby odsprzęgnąć WC, bo to jest generator w układzie z uziemionym drenem. Czyli jakby tranzystorowy open, common collector. Okazało się, że baterie po prostu były zużyte, dlatego też wcześniej prawdopodobnie nie chciało chodzić. Tranzystor no, jest stabilnie, zobaczymy, się dostroimy, tylko musimy zmienić częstotliwość w radyjku, żeby, bo nie mogę tutaj oczywiście kulturalnie, no, w sumie zobaczymy, jak się zachowuje przy tym krańcu pasma, przy 3,7, bardziej na środku załóżmy. No, tutaj może zachowuje na 3 mega. Ale ktoś nadaje, uhuhu, jaka pikawa. Przechodzimy do radia. Agregat strojeniowy 360 pico, równolegle, obwód jest równoległy, przyłączony do bramki, bez żadnego kondensatora separacyjnego. Przechodzimy do transceivera. No, oscylator przestroiłem na 3,5, 6, 4, bo to częstotliwość wolna i w paśmie amatorskim to nikt nie będzie mnie posądzał o zakłócenia. No, powiedziałbym, że jest tendencja, częstotliwość jest spadkowa, tak po minucie się tak o 300 Hz na ucho zmienia. Nie jest to za dobry wynik, ale trzeba wziąć pod uwagę, że to jest jak na razie nawet nie polutowane, tylko z jakichś części złożonych na dodatku płytce prototypowej, która sama jest zrobiona z plastiku i jakichś drutów metalowych, co to jeździ, w ogóle się nagrzewa, chłodzi, wszędzie takie losowe druty, cewka nawet do niczego nie przykręcona. Według mnie nawet dość dobry wynik, jak na metodę konstrukcji. Mi się wydaje, że będę dalej kierował się po prostu tym drogą tranzystorów polowych, nawet tych chopperowych, których mam strasznie dużo. Chopperów mam strasznie dużo, dlatego, bo mam z rozlutu, mam 3 płytki z jakiegoś interatomu, z jakichś analogowych układów sterujących, co mają tam z 20 LM-714 metalowych obudowach tych puszkowych i do tego z 20 łącznie JFET-ów. I na tej właśnie zasadzie tego po prostu tak będę starał się je trochę powykorzystać. Według moich symulacji i eksperymentów nie dają dużego wzmocnienia MC, ani no, co najwyżej można zrobić wzmocnienie, że 10 razy wzmacniają sygnał, to jest dość mało. Może mogą być użyte, założę się, że bardzo dobre jako mieszacze. Mieszacz by bardzo dobry był sprawy, bo nawet jak mają te małe wzmocnienie, to wzmocnienie w mieszaczu nie chodzi. No to dziękuję za pomoc tutaj. I tak to mniej więcej się zachowuje. O, trochę zjechałem.